ciekawością jestem dzisiaj w procesie, jak wiecie Państwo, rozmów o tym głębokim kryzysie. Mam nadzieję, jest chwilowy i że szybko i skutecznie uda nam się go zażegnać, bo są ważniejsze sprawy. Pan prezydent zaprosił, chce przedstawić swoje stanowisko. Zawsze w takich sytuacjach trzeba się spotkać i rozmawiać. Także ja, wybaczcie Państwo, nie będę komentował dzisiaj, nie będę się bawił w komentatora. Dzisiaj mam do załatwienia poważne sprawy ustrojowe i muszę poukładać proces, który okazał się być, miał być prosty, a okazał się nie być prosty przez wzgląd na to, w jakim stanie znajduje się dzisiaj Państwo i praworządność po tych 8 latach rządów PiS-u. Zrobimy to, skutecznie przeprowadzimy, natomiast żeby mieć absolutną jasność co do tego, w jakiej sytuacji jesteśmy i też móc ludziom wytłumaczyć bardzo jasno i konkretnie, w jakiej sytuacji jesteśmy, chcę o tym dzisiaj rozmawiać. Rozmawiałem już, jak wiecie, z panem ministrem Bodnarem, z panem rzecznikiem Wiąckiem. Po południu pięcioro wybitnych prawników, byłych prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, i mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy w stanie tę sprawę rozwiązać. Panie marszałku, czy dopuszcza pan przełożenie terminu posiedzenia? Przełożenie terminu posiedzenia, bo jest na 10:00, dokładnie o tej samej porze jest wokanda w Izbie. Wszystko jest możliwe. Moim celem, i o tym dzisiaj też bardzo wyraźnie mówiłem, jest to, żeby w Polsce, również w tej sprawie, ale w innych sprawach, zapanował spokój społeczny, oparty o prawo, które jest jednakowe dla wszystkich. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że politycy, niezależnie od tego, z której są partii, jeżeli zapadnie jakiś wyrok albo dzieje się coś prawnego w ich życiu, są dokładnie przez państwo tak samo traktowani, jak byłby traktowany każdy Kowalski. Prawo jest równe dla wszystkich, a jak ułożymy pracę Sejmu, to zobaczymy. Na razie wszystko pozostaje bez zmian. Są posłami czy nie, panie marszałku? No ale wielokrotnie już udzielałem odpowiedzi na to pytanie. Mandat obu panów wygasł. Zostało to w jasny i czytelny sposób stwierdzone, natomiast mamy w tej sprawie potężny galimatias prawny, jakieś huki, trzaski, błyski, które dochodzą do nas między innymi z Sądu Najwyższego. To jest sytuacja, która musi zostać rozstrzygnięta. Znaczy państwa nie stać dzisiaj, Rzeczpospolitej nie stać dzisiaj na ciągnięcie tej sprawy, która zużywa nam tyle tlenu jeszcze dłużej. To musi zostać przecięte i musimy jechać dalej z ważnymi sprawami. Ale karty są ich dezaktywowane, czy dalej mają są dezaktywowane. Oskarżenia,